Bo już czas szukać Pana. Księga Ozeasza, 10 rozdział, 12 werset. Czas reguluje nasze życie. Każdego dnia pytamy wielokrotnie. Która jest godzina? O której godzinie mam wyjechać? O której godzinie przyjdą goście? O której godzinie kończę pracę? Czy mam jeszcze wystarczająco czasu, aby pograć? O której godzinie muszę iść spać? Możemy zrobić próbę. Zostawmy nasz zegarek na jeden dzień w domu. Skasujmy na naszym smartfonie godzinę. Wyciągnijmy baterię z kuchennego zegara. Schowajmy budzik i wygaśmy zegarek na naszym komputerze. A następnie policzmy, ile razy spoglądamy na rękę, sięgamy po telefon, czy spoglądamy na puste miejsce na ścianie. Zadziwiający jest już sam fakt, ile razy w ciągu dnia spoglądamy na zegarek. Przy tym ciągle jesteśmy pod presją czasu. Dzisiaj nie mam czasu. Chciałbym mieć więcej czasu dla mojej rodziny. Nie mam czasu na odpoczynek. Jakże szybko upływa czas. Każdy zegar pokazuje nam aktualną godzinę tak dobrze i dokładnie, jak tylko potrafi. Jednakże jeszcze więcej, każdy zegar przemawia do nas. Każde tyknięcie zegara, każde spojrzenie na nasz budzik czy ekran naszego smartfonu. Wszystko to przypomina nam, że już czas szukać Boga. Czas, aby szukać Boga. Mamy jedynie podczas naszego życia. W wieczności nie będziemy posiadali już takiej możliwości. Dlatego jeszcze dziś powinniśmy zacząć szukać Pana i Go znaleźć, ponieważ oto teraz dzień zbawienia. 2 Koryntian 6:2. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Hebrajczyków 3:15. Czas przemija bezpowrotnie, dlatego nie możemy go marnować. Kiedy czas łaski ze strony Boga się skończy, będzie już na wieki za późno, aby zostać uratowanym. Dziś jest czas, aby szukać Pana.